Niebezpieczny Lubin. 35-latek zaatakował dwie kobiety. Te panie nie zrobiły nic, co by mogło usprawiedliwić działanie tego mężczyzny. Lubiński RCZ bogatszy o nowoczesny rentgen. Na dzień dzisiejszy będzie to w pełni ucyfrowana poradnia. Edyta Drzymała, witam we wtorek 26 lutego i zapraszam na informacje. Zaatakował dwie mieszkanki Lubina bez powodu. W przeciągu kilku godzin w różnych miejscach miasta Lubinianin postanowił pobić dwie przypadkowo napotkane kobiety. Oprócz pobicia nie miał dodatkowych zamiarów. Panie nie miały żadnych cech wspólnych, sprawca ich nie znał. Nie wiadomo na razie, dlaczego to zrobił. Został zatrzymany przez lubińską policję i będzie przesłuchiwany. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do pierwszego zajścia doszło przy ulicy Jana Pawła II. Mężczyzna zaatakował tam 59-letnią mieszkankę Lubina. Uderzył ją pięścią w twarz, łamiąc jej nos. Ofiara tłumaczyła dyżurnemu policji, że w żaden sposób nie sprowokowała sytuacji, a sprawca uderzył ją zupełnie niespodziewanie i jakby nigdy nic, poszedł dalej. Policja ujęła sprawcę kilka godzin później, gdy dopuścił się on pobicia kolejnej kobiety. Wpłynęło kolejne zgłoszenie o uderzeniu następnej kobiety już w innej części miasta. Policjanci skojarzyli, że może być to ten sam sprawca. Na monitoringu, przeglądając go, policjanci rozpoznali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi z tych dwóch czynów. Ofiary nie miały żadnych cech wspólnych, nie były też znane sprawcy. Te panie nie zrobiły nic, co by mogło usprawiedliwić działanie tego mężczyzny. Dziś mężczyzna będzie przesłuchiwany. Policjanci chcą ustalić powody zachowania sprawcy. 35-letni Lubinianin był wcześniej notowany. Oficer prasowy nie chciał ujawnić, dlaczego nazwisko sprawcy figurowało już wcześniej w policyjnej kartotece. Zostanie on także poddany badaniom psychologicznym. Prawo serii mogło zadziałać również w drugim chuligańskim wybryku, jednak na szczęście lubińskim policjantom udało się zatrzymać sprawców, kiedy próbowali dokonać kolejnego rozboju. Dyżurny naszej jednostki został zapowiadomiony przez załogę karetki pogotowia, że w centrum miasta leży mężczyzna. Policjanci z Wydziału Prewencji, którzy pojechali na miejsce, ustalili, że kilkanaście minut wcześniej ten mężczyzna został napadnięty przez czterech innych, pobity i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz okradziony. W momencie, kiedy policjanci czynili ustalenia co do kierunku i wyglądu sprawców, dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie, z którego wynikało, że czterech mężczyzn bije innego mężczyznę. Jak się okazało, ci sami sprawcy usiłowali dokonać kolejnego rozboju. Trzech 19-latków trafiło do aresztu, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. 16-latkiem zajmie się natomiast sąd rodzinny, obecnie przebywa w izbie dziecka. Lubinianie Marian Węgrzynowski, Zbigniew Warczewski, Romuald Kujawa i Marcin Królak wyróżnieni przez Sejmik Wojewódzki. Otrzymali złotą odznakę zasłużony dla województwa dolnośląskiego. Odznaczeni to znani w regionie działacze społeczni i sportowi. Marian Węgrzynowski od wielu lat jest prezesem MKS Cuprum Mundo Lubin. Jego pasją jest łyżwiarstwo szybkie. Poświęciłem prawie że 40 lat, gdzie pracuję właśnie w Lubinie i zajmuję się łyżwiarstwem szybkim. Oprócz tego jestem radnym, pełniłem też funkcję w Warszawie w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Nadal pełnię, bo jestem wiceprezesem. Działam w okręgu we Wrocławiu, Dolnośląskiej Federacji Sportu w prezydium. No, szeroką działalność prowadzę, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące między innymi sportu i oczywiście innych dziedzin społecznych. Drugi z nagrodzonych to Romuald Kujawa, były piłkarz, zdobywca Złotego Buta, nagrody stanowiącej dla piłkarzy jedno z najważniejszych trofeów. Dziś sam już nie gra, ale swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodzieżą. Po iluś tam latach zostały docenione moje osiągnięcia, które miałem w piłce nożnej. Jest to na pewno budujące. No i myślę, że każdy czy mieszkaniec Lubina, czy każdy obywatel by chciał otrzymać taką nagrodę. Zbigniew Warczewski, znany mieszkańcom regionu głównie jako twórca hospicjum, nie kryje radości, ale i zaskoczenia przyznaną nagrodą. To traktuję jako początek obchodów 50-lecia mojego pobytu i związków z tym miastem, z regionem, z Miedzią i z moją działalnością społeczną. 50 lat mija, jak przyjechałem do Lubina. Zapalony alpinista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Gór w Lubinie, od lat popularyzuje sporty górskie. To z kolei krótka charakterystyka czwartego z wyróżnionych. Zostałem pierwszy raz doceniony za wkład swój w rozwój Dolnego Śląska. Propagowałem sporty górskie nie tylko w naszym mieście, ale na terenie
kraju, za granicą, gdzie się dało. Organizowaliśmy różne wyprawy, wyjazdy szkoleniowe, zrzeszaliśmy dzieci niepełnosprawne, dzieci z domów dziecka. No, staramy się coś robić dla tych dzieciaków. O przyznanie odznaki honorowy Dolnoślązak mieszkańcom Lubina zawnioskował radny sejmiku województwa dolnośląskiego Tymoteusz Merda. W związku z ich osiągnięciami na płaszczyźnie społecznej działalności oraz w związku z osiągnięciami zawodowymi. A dlatego zdecydowałem się zawnioskować o te 4 osoby, a przyznano jej nagrody złote odznaki honorowych Dolnoślązaków. Ale oczywiście to nie jest katalog zamknięty i nadal chętnie będę wspierał i popierał wnioski osób, które zasłużyły się dla nie tylko mieszkańców powiatu, ale również dla Legnicy, Głogowa czy Polkowic. Nagrody wręczone zostaną laureatom wiosną podczas uroczystej sesji Sejmiku Dolnośląskiego. Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie bogatsze o nowy aparat rentgenowski. Sprzęt właśnie trafił do placówki, został już częściowo rozpakowany i rozpoczął się montaż nowego urządzenia. Nowoczesny aparat kosztował ponad 1 000 000 zł. Tak wygląda nowy aparat rentgenowski, który przyjechał do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Dziś rozpoczął się jego montaż, który ma potrwać około tygodnia. Na dzień dzisiejszy będzie to w pełni ucyfrowana poradnia. I ucyfrowana pracownia rentgenowska. Wymiana rentgena była koniecznością. Stary, zużyty sprzęt działał praktycznie bez przerwy przez 15 lat. Rocznie wykonywał ponad 25 tysięcy zdjęć. Nowoczesny aparat będzie wydzielał mniejszą niż dotychczas dawkę promieniowania. Ponadto zdjęcia zapisywane będą na płycie CD. Rentgen kosztował 1 100 000 zł. Mamy oczywiście zaawizowane pieniądze przez fundatorów, którzy dołożą się w sposób istotny do tego zadania. Jeśli chodzi o termin, planowanym terminem takim, który wynika z założeń zamówień publicznych, to jest 7 maja, ale będziemy starali się ten termin skrócić. Równolegle z montażem nowoczesnego aparatu remontowana jest pracownia rentgenowska. Nowy rentgen po wszystkich wymaganych testach zacznie pracować w kwietniu tego roku. Do tego czasu badania wykonywane będą na dotychczas pracującym urządzeniu. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o rezerwatach przyrody, które mają powstać tuż przy zbiorniku odpadów poflotacyjnych. Powiemy także o aukcji charytatywnej na rzecz uczestników warsztatów terapii zajęciowej Jutrzenka w Legnicy. Gniewosz plamisty, niezwykle rzadki i chroniony gatunek węża, pojawił się na terenie gminy Polkowice. Natrafili na niego naukowcy z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, którzy przez ostatnie 2 lata prowadzili na obszarze polkowickiego samorządu inwentaryzację przyrodniczą. Przygotowali raport, na podstawie którego władze Polkowic będą mogły zaktualizować plany przestrzennego zagospodarowania. Naukowcy zaproponowali m.in., by w pobliżu zbiornika osadowego Żelazny Most utworzyć rezerwaty przyrody. Naukowcy wyróżnili 3 obszary na terenie gminy Polkowice, na których występuje gniewosz plamisty. To szczególne odkrycie, gdyż podczas poprzedniej inwentaryzacji przyrodniczej w 1996 roku na ten gatunek węża w granicach gminy nie natrafiono. Obserwuje się, że w okolicach zbiornika Żelazny Most widocznie jest tam na tyle dużo siedlisk tego gatunku odpowiadających temu gatunkowi, że zaczynają się pojawiać na terenie gminy. Naukowcy poszukują teraz miejsca rozrodu gniewosza. Podejrzewają, że znajduje się ono w okolicy Tarnówka. Jeżeli takie miejsce zostanie ściśle określone, można tutaj będzie wnioskować o utworzenie strefy ochrony, ponieważ jest to gatunek wymagający ochrony czynnej i utworzenia strefy, żeby zapewnić nam odpowiednie warunki bytowania. Przez 2 lata 13 naukowców badało wszystkie sfery przyrody na terenie gminy. Florę, a więc wszelkie rośliny, mszaki i porosty oraz faunę, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki oraz bezkręgowce. Na tej podstawie zaproponowali miejsca, w których przyroda powinna być szczególnie chroniona. Jest na tyle ważne, że to pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorcy, którzy będą realizować swoje inwestycje, będą musieli dbać o tę przyrodę, wykorzystywać tę informację w swoich dokumentach, w przygotowaniu inwestycji, a jeśli wyjdzie jakaś kolizja, to myśleć, jak to środowisko zabezpieczyć. Naukowcy zaproponowali utworzenie m.in. 2 rezerwatów przyrody w pobliżu zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Według szacunków nie koliduje to z planami rozbudowy zbiornika.
Biżuteria, ręcznie haftowane poduszki, obrazy, patchworki i jak zwykle nietuzinkowa ceramika to tylko część przedmiotów przygotowanych na doroczną aukcję warsztatów terapii zajęciowej Jutrzenka w Legnicy. Licytacja odbędzie się 3 marca o godzinie 17 w hotelu Kubus w Legnicy. Do licytacji wystawionych zostanie około 100 przedmiotów. Ceramiczne wazony, koty, filiżanki, haftowane poduszki, koszulki i obrazy to tylko niektóre z nich. Już od miesiąca przygotowujemy się do tej aukcji charytatywnej. Jest to któraś z kolei aukcja, moja pierwsza i dlatego bardzo ważna, bardzo się tak denerwuję, bo myślę, że żeby fajnie wypadło, żebyśmy zdobyli troszkę tych pieniążków, ponieważ przeznaczamy je na integrację społeczną. Takie rzeczy na co dzień wykonują osoby niepełnosprawne. By nie ozdabiały wyłącznie warsztatowych sal, każdego roku sprzedawane są podczas licytacji. Przy tej pracy jest trochę cierpliwości i dużo pracy, więc powiem, że i cieszę się, że udało mi się skończyć tę pracę. Pomagałam też zwykle kręcić i przyklejać do tego obrazu. Jak się okazuje, wykonanie ozdobnej biżuterii nie jest proste, jednak taka praca jest dobrą formą rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak wypieki. Na tegoroczną aukcję podopieczni sami przygotują słodki poczęstunek. My w ogóle prowadzimy jako terapię m.in. kulinarną terapię, czyli oni uczą się przygotowywać różne produkty, gotować, kupują te zakupy, także od podstaw. Także to właśnie jest dla nich jeszcze dodatkowo terapia. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej Jutrzenka za zebrane podczas niedzielnej licytacji pieniądze będą mogli wyjechać na wycieczkę. Niektórzy z nich otrzymają dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.